Szczęść Boże, młodzi parafianie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w grę pod tytułem Autumn Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. Tak jest, witam was bardzo serdecznie pod Czuchówem. Dzień dobry, witam się z wami. Trzeci odcineczek naszego pięknego maratonu z Autumn Blade'a. Być może będzie jeszcze jeden odcinek, ale zobaczę. Nic nie obiecuję. No i tak, dzisiaj będziemy prawdopodobnie coś atakować, jest kampania wojenna zebrana. Będziemy dzisiaj chyba walczyć z Jadwiganami albo z Prusami, to są raczej te dwa państwa. Albo może jest jakaś szansa, że z Litwą, nie jestem pewien, ale raczej tutaj Polska, idąc rozsądnym tokiem myślenia, zaatakuje właśnie któreś z tych państw, bo one są bardzo osłabione. Najlepiej to by było teraz zaatakować Prutenów. A Jadwiganów chcę zostać na później, bo Jadwiganowie są jednak, no niby takie zadupie malutkie, ale mają króla, który ma 300 ludzi i kilku lordów, ponad 100 ludzi, którzy mają, więc no z tym mogą być problemy, ale jednak z Jadwiganami znowu by się fajnie walczyło na polu bitwy, tak, no bo tutaj oni na pewno by się nie bronili, tylko by wyszli na nas, więc to by było w końcu ciekawsze, bo w końcu była jakaś większa, wielka bitwa, bo na razie póki co to jest cała masa oblężeń i to nie jest jakoś szczególnie już ciekawe. Oblężeń już jest pełno w tej serii i to mi się nie podoba, ale również co, poza odcinkiem pomiędzy może tym a kolejnym, albo jeszcze troszeczkę później, wyszkolę tą armię dla króla, bo na odcinku tego nie będę robił, bo to jest dość mozolne, monotonne i nieciekawe, więc wyszkolę tą armię. Ile w ogóle mam czasu? Ja mam 110 dni, więc wow, mogę... Szkolić. Ile tylko chcę. No, na razie jest to kampania wojenna. W ogóle muszę zobaczyć, ile my tutaj mamy. O mój Boże, te morale spadają. Wiecie co, ja zatkę jakichś bandytów, żeby chociaż troszeczkę to podnieść. Ja mam jedzenia. W sumie jeszcze kupię troszeczkę bardziej różnorodne jedzenie i powinno być okej. O tak, no to jest dopiero różnorodne jedzenie. O mój Boże. Dobra, niech będzie tak. Okej, no i ciekawe jestem, co dzisiaj zaatakujemy, jaką frakcję. Aha, nic nie zaatakujemy, bo po co robić kampanię wojenną? Okej, welcome to the Poland, super pięknie. No to co, ja nie wiem, ja może troszeczkę sprowokuję tych Prutenów, czy tam Jadwiganów, nie, Pruteni przede mną uciekają i powalczę z Prutenami sobie, bo skoro oni nie chcą się bić, to sam powalczę, żeby sobie morale jakoś zyskać. Albo możemy pojechać do... Tak, przecież tutaj są... Czekajcie, jedziemy sobie do Gdańska, bo w Gdańsku i tak dalej, w tych większych miastach są kurtyzany, więc skorzystamy z ich usług i morale znowu nam będą długo spadały do przeciętnych i tak dalej, więc to jest jakaś opcja. Tutaj robi Imperium Rzymskie, wow, to mnie przeraża. Kurde, ja się boję, że tutaj... Jezus, jeżeli nas zaatakują Niemcy, ówczesne Imperium Rzymskie, no to przegramy wojnę na pewno, bo to jest potęga europejska. I to może być nieciekawe, ale nie, mam nadzieję, że oni tutaj... Nie no, idą na... Tam idą, okej, czy oni tędy przypiną po prostu? Dobra. Już myślałem, że coś tutaj kombinują. Czemu mam tutaj... Aha, bo tutaj jest jeszcze jednego miasta, okej, czy tutaj teraz jest ta dama? A to przy okazji ją odwiedzimy. Tylko pójdę do tej tawerny, żeby mieć lepsze morale. Dzień dobry. Okej. No i jakie mamy morale? Aha, czy to po jednym poziomie sobie dajemy do góry? No to pójdziemy maksymalnie ile się da i będzie okej. To by było... Dlaczego? Aha, czy to nie jest takie OP? Ja myślałem, że to od razu podniesie do znakomitych. Czy to nie jest taka OP rzecz? I nie mogę jeszcze raz skorzystać. Jezus Maria, taka paskudna twarz. O mój Boże! Mam nadzieję, że ona mnie nie obsługiwała, bo to... Aż mi się niedobrze zrobiło. Dobra, pójdźmy jeszcze na górę, może coś będzie ciekawego. No i spróbujemy naszą panią odwiedzić, bo chciała, żebyśmy odwiedzili. No i kurde, ten pierdzielony ślub przydałoby się zrobić, tylko że ja nie mam hajsów. Dopiero to będzie mi zarabiać grube kokosy, bo kiedy zaczną mi te wszystkie faktory funkcjonować i miasto drugie, które będzie na takim samym poziomie zamożności jak Włocławek, no to my będziemy fajne hajsy zarabiać, ale póki co to jest problem. Nie mogę? A przecież chyba chciała, żebym przyszedł do niej. No. Dlaczego? A, czy musimy czekać, aż wrócić do Lublina? No dobra, trudno. To w sumie przypójmy sobie tędy i co, pójdziemy na ziemię Prusów i ich zaatakuję. Ja wiem, że król może być z tego niezadowolony, nawet bardzo. Ale fuck it.
Muszę z kimś powalczyć, a z bandytami na razie nie ma sensu. Chyba, że czekajcie, wiecie co byśmy mogli zaryzykować? I byśmy koło Włocławku poszukali tego oddziału, co miał 400 ludzi, byśmy go zatkowali. Bo to już byłaby wtedy ciekawsza akcja. No, można by było coś takiego zorganizować. Oni tutaj gdzieś biegali wcześniej, tylko że równie dobrze oni mogli albo się gdzieś nagle rozpłynąć w powietrzu, albo jakaś kampania wojenna mogła ich wybić, lub jakiś lord. Ewentualnie... gdzieś sobie poszli. I ich nie znajdę. I raczej mi się wydaje najbardziej prawdopodobna ta trzecia opcja. No i dobrze. Tak szczerze mówiąc, jak teraz patrzę, to raczej zakon krzyżacki na wojnę nie będzie wypadał, bo oni się biją chyba dalej z Litwą i... ewidentnie widzicie, że zakon dostaje dość mocno po tyłku. W sumie Litwa też obrywa. Poważnie. W sumie nawet Litwa bardziej oberwała, póki co. Ojeju, późna noc. Ja pierdzielę, czy co, nie znajdę ich, tak? No szkoda, dobra, idę na te ziemie pruskie i coś tutaj robimy ciekawego. Strasznie głośno ta gra jest. Dobra. Halo, halo, czy będą tutaj pruteni? O, są, tylko że jest kampania wojenna. Ojeju. Okej, okay, rozbiła im się. O, i ten ostatni ucieka, dobra. Do Litwy spierdzieli, no nie. No i uciekł, no i sobie uciekł. O mój Boże. 3600 już na plusie. Dzień dobry, witamy. Wow, to w ogóle, wow, Włocławek nam generuje prawie 4000, on się cały czas rozwija, to jest zajebiste wręcz. Wybaczcie, musiałem to powiedzieć, bo mi się podoba. I tu mam prawie 3000, czyli ta wioska tak w sumie uboga nie jest. Okej, no to mi się podoba. Też za niedługo wrócimy do tej wioski, się zapytamy, czy w końcu, czy pan starszy wioski się namyślił i czy będzie chciał jakieś zadanko, żebym wykonał. Kurde, szkoda, że... no nie, no Polacy, weźcie, powiedzcie komuś wojnę, bo... emocje są gorsze jak na grzybach, muszę powiedzieć. Dobra, pojadę do tej mojej wioski. To jest Mountain Blade, jeżeli się nagrywa taki maraton, odcinek z odcinkiem, no to nic się ciekawego nie dzieje. Ja właśnie z reguły nagrywam odcinki, kiedy już coś się ciekawego działo w tym Mountain Blade'ie. A teraz póki co nic się nie dzieje fajnego. Nie mam pieniążków niestety. A szkoda, ale no cóż. Jakieś zadanko, maybe? No jak to nie? Wow. Co ja wziąłem? Nie, nic tutaj nie chcę. O mój Boże, no nie. Co ja mam robić, biedny? Ja bym tych rebeliantów atakował, tylko że nie są cholernie szybcy. Wow. Chociaż nie, tych powinien złapać, okej. Mój Boże, ta muzyka, ona mi się kojarzy z pogrzebem jakimś. Ja pierdzielę, nie lubię tej muzyki w tym Mountain Blade'ie. Jest głupia. A nie, tutaj się jakoś relacje nie pogarszają, to w sumie okej. Myślę, że chyba od razu zaszarżujemy, bo mam tyle kolerii, że ich raczej rozniesiemy, więc od razu wszyscy do ataku i lecimy na Szczecin. Dobra. Okej, gdzie oni są konkretnie? Konkretnie są przede mną gdzieś. Okej. Kurde, Polacy, proszę wojnę powiedzieć, bo tu się dzieją bardzo niefajne rzeczy. O mój Boże, dzień dobry, a sam, okej. No, cieszę się, że w końcu mi się broń nie będzie psuła. Wow, przeżył to? Okej. I nie muszę się przejmować, że już w trakcie bitwy mi się zniszczy i by było bardzo niefajnie. Okej, dobra, tutaj już raczej, chociaż jeszcze może sięgnę ich. Tutaj bang. Dostałem oczywiście z włóczni. Bardzo miło i przyjemnie, dziękuję. Niczym... To był tak miękki cios, niczym papier velvet, muszę powiedzieć. Normalnie mogę do tego to porównać. Okej, w końcu ktoś zginął. Topornik. Dzień dobry, do widzenia. Okej. Dobra, no i też przydałoby się w tym odcinku jakiś level zdobyć, bo bardzo bym chciał również pójść w ten chyba ostatni punkt zręczności i w końcu zwiększyć sobie umiejętność jazdy konnej, bo chcę mieć w końcu porządnego kunika.
Bandyta niemiecki. A możemy wziąć niemieckiego poborowego. Why not? Oczywiście więźniów też weźmiemy sobie. Pięknie. 3000, no to jest całkiem wartościowa rzecz, więc weźmiemy to sobie. Okej. Okay. Dobra. Wow, nie. Dlaczego? Chociaż w zasadzie jakbym... Pojedziemy do Torunia. W Toruniu będzie kolejna kurtyzana, później do Elbląga i do tego miasta. Troszeczkę sobie zwiększyć morale. Ja też się przy okazji zapytałem, czy gdzieś będzie w pobliżu turniej, bo dawno turnieju nie było, no bardzo bym chciał sobie rozegrać jakiś turniej. Wow, niby warta 3000, a tutaj z 200 dynarów. Pięknie, pięknie. Piękna przebitka, gro. Mój Boże, niech ta muzyka pogrzebowa się kończy. Nie cierpię jej. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Okej. Okay. Mamy podróżnika. Tutaj nikogo nie mamy. Tutaj też nikogo nie mamy i tutaj również nikogo nie mamy. No dobrze, okej, okay, jedziemy teraz do Elbląga. W Elblągu sobie skorzystamy z kolejnej kurtyzany. Będziemy mieli... Szybko nasz oddział zginie, bo wszyscy najedzą umrą, ale well fuck. Co my na to poradzimy? Dzień dobry, dzień dobry. Czy to... Czy ja zajechałem do Elbląga, czy do Gdańska, bo już nie pamiętam. Nie no, jak tutaj mówiłem... Okej, to pojedziemy do... Tutaj. Kurde, ja chcę, ludziska, wojnę z kimś mieć. Okej, ona chyba mnie śledzi. O mój Boże, okej, czyli nie możemy też z innych skorzystać, nie? Aha, czyli tutaj wszystkie kurtyzany... się teleportują nagle i... okazuje się, że są to sama. No cóż, well fuck. Trudno, trudno. O mój Boże, Polacy, dlaczego nic nie robicie? Why? Tutaj są, tylko że cholera... i nie chcą wyjść. Sycylia popyla sobie. No nie, no... O, no w końcu! 16 żołnierzy teraz! Może jakieś większe państwo atakujemy. Zgadzam się, że kampania będzie pod... Czuchowiem. Czuchówem. O, tak o to się powinno mówić chyba. No dobrze. Tylko żeby teraz ta kampania wypaliła, nie? Ja teraz co moje cenne morale i dupcia z tego jest. Dobra, panie Tarchias. Okej. Okay. Come on. No mój Boże, dobra, to niech sobie to trwa, ja się napiję. Chociaż nie, muszę spauzować. Okej, okay, dobra. Tylko żeby ta kampania miała jakiś sens, bo naprawdę nie chcę, żeby znowu się rozpadła. I żeby moje cenne morale na marne poszły. What the fuck? Okej. Okay. Ja już nie idę więcej na kampanię wojenne spierdzielać. Idę do Gdańska. Pytam się, gdzie jest jakiś turniej, może w pobliżu będzie. I weźmiemy sobie udział, jakby co. Mogę odwiedzić teraz? Fuck you. Dobra. Wejdź na arenę. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę mi tutaj powiedzieć... Okej, okay. Proszę mi tutaj powiedzieć, gdzie... Glasgow, Rzym, Honajpisa, o mój Boże, o w Pradze będzie, okej, okay. Lecimy do Pragi. Będzie, tylko że zdążę. Mam nadzieję, że zdążę na czas. Moje piękne murale podupadają. No w sumie, takie kampania wojenna to jest bardzo łatwe nabijanie sobie relacji niby, ale... No kurde, latać tak i tracić te murale to nie jest fajna rzecz. Uczta. Okej, okay, jak nie zamku. Dobra. No oczywiście, skończyło. Po co? Po co zaprosić Weissera? No nie. Dobra, nie chcę z tą gałę. Powiedz mi tylko, gdzie jest turniej i... No oczywiście się skończył. No, zajebiście.
Okej, tutaj? Ten turniej będzie... Boże, ta uczta... O, jak jest uczta, to będzie turniej też! Gadamy, czekajcie. Informacje, dziennik gry. Wiadomości. Nie, nie ma, kurde. Oh, fuck. Coś na K to było, tylko że cholera... Nie, to było takie, miało dziwny znak właśnie jak tutaj, więc to będzie... Chyba to... Tak, to tu będzie. Okej, no to pójdźmy, mam nadzieję, że zdążę, kurde. I tak już pewnie nawet się boję patrzeć na morale, bo... Krazaj, no to to jest to, tak, okej. Ja już nawet nie patrzę na morale, bo to... Aż się boję normalnie, pierdzielem. Serbia nie odpowiada, na jakie zaczepki. No dobrze. Okej, dobrze, mnie zaatakowali. Okej, dzień dobry. Mogę tu odwiedzić? O, są dwie lady! Jest, mogę! Pewnie tam wszyscy chlają, a my się spotykamy na górze, tak? Aha. Bona, dzień dobry. Okej, dobra. Ja tu mam dla ciebie, koleżanko, wiersz do powiedzenia. Cześć. O, no i pięknie. No, no to dawaj, teraz idziemy. Jezus Maria, ty tępa igło. Pierdzielony kebab. Ty... Ach, szkoda szczępić ryja. Idę do drugiej. No a teraz nagle wszyscy się tu zeszli. No, jasne. GG. Cześć. Bolemira jakaś. A to ta paskudna. Ona mnie w ogóle nie lubi. Gdzie jest król w ogóle? Król chyba nie dotarł, a nie, tutaj jest. A król tutaj podrywa, pan, no wszystko jasne. Okej, relacje się polepszyły. Jak ja bym miał 3 wioski, o kurde. Wie co, na ten etap gry właśnie jest lepiej mieć wioski niż zamek, szczerze mówiąc, bo... W zamku trzeba było armię składować i też nie wiadomo, ile się dostaje pieniążków z takiego zamku. A wioski są strasznie opłacalne, ale zamek na pewno też będę kandydował, tylko myślę, że jak będzie jakiś fajny, bo na razie tutaj zajmujemy te zamki takie niemieckie, bałtyckie i tak dalej, a tu mi się ta lokacja nie podoba wcale. Jezus Maria, ponieważ przycięty, ja chcę wojnę, dlaczego nie ucztują, ja się pytam. O, żeż ty w dupę. Wow, ludziska. Help. Bandyci w ogóle... Z bandytami musiałbym się tyle tuć, że... Normalnie aż mi się smutno robi. Pruteni w ogóle, tu jest ta kampania, tylko że kuźwa mać, ich tu jest tylu, że... No nie podoba mi się to. No nie, no gro, co tu się dzieje? Dobra, atakuję tych. No nareszcie, jest, tyle czekałem, Jezus Maria, okej, odwigani, chodźcie. Oczywiście zapiszemy sobie gierkę i oczywiście jako pierwszy będę chciał wioskę spądrować. O mój Boże, to jest moja, będzie narażona. Okej, ja sobie ulepszę ludzi. Fajnie wyglądają. Krzyżak! O, dzień dobry.
krzyżaka zawsze fajnie mieć w oddziale. Ktoś mi pisał, że nie można mieć krzyżaków. Tylko nie wiem kto. Nie pamiętam. Niskie morale. Nie, no super, dobra, czekajcie, atakuję tego gnoja, bo... No tu się dzieje tragedia. Okej, no w końcu jakieś bitki będą. Jezus Maria, nareszcie, nareszcie, chodź tu. Uff. No w końcu gro... Ah, ulżyło mi. Okej, o, jaki piękny teren, jaka piękna pogoda. Nice, nice. No. Kawalerii to nie wcale nie mają. Ja mam całą masę kawalerii. Ale zrobiście nasz oddział, wygląda, podoba mi się. A, i w tym odcinku... Nie, w następnym sobie zmienimy sztandar. Może sobie w następnym odcinku zmienimy sztandar. Jak oczywiście zapamiętam. Albo dzisiaj, po tej bitwie sobie zmienimy. Bo później nie zapamiętam i będzie... fat face i będzie niefajnie. Ale czy wróg w ogóle do nas podchodzi pomału? Wychodzi na to, że nie. Możemy troszeczkę szybciej podejść. No, ucznicy na się już strzelają. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. Ale fajnie nasza koloria wygląda. Zarąbiste. Okej, okay, no tutaj niestety wszyscy się prawie tarczami zasłaniają. Po lewej stronie widzę, że mają kuszników kilku. Jak to na jednostki nadbałtyckie przystało. No i pewnie też cała masa szczepników i włóczników. No w końcu się bijemy, nareszcie, wow! Brakowało mi tego. Dobra, tutaj sobie przestaniemy i troszeczkę też postrzelam. Nie! Pierdzielony koniował! O, zero obrażeń dla konia, nice! Dobra, atakujemy. Lecimy, panowie, lecimy, lecimy! O, ale strzały lecą, nice. Bęk. A, kusznik ten oberwał, którego teraz zabiłem. Oni mają w ogóle... A nie, okej, okay. To są jakieś bałkańskie jednostki. No dobra, można i tak. Patrzcie, oni mają całą masę islamistów, czyżby... Niemcy drugie? Proszę bardzo, islamiści walczą w szeregach Niemiec, to jest piękne. Nie, nie, nie Niemiec, tylko tych Jodwiganów, boże. Ale Jodwiganowie, jak widzicie, biorą przykład ze współczesnych Niemiec i Francji. Więc GG, GG. Okej. Okay. Nice. Jestem ciekawy... jak jest w ogóle największa frakcja w tej modyfikacji? Zaraz sobie zobaczę. Jestem ciekawy... czy z największą frakcją byśmy dali sobie radę, ludziska? Wiem, że Złota Orda jest spora dosyć. Cholernie spora. Zaraz zobaczę sobie z ciekawości. Z Imperium Rzymskim na pewno byśmy sobie nie dali radę, a nie jest to na pewno największa frakcja, więc... No cóż. Okej, okay, zobaczmy. Zobaczmy, co to jest w ogóle za frakcja? To jest... Republika Nowogrodzka. Mamy Złotą Ordę. Wow, Złota Orda jest... To jest Imperium Łacińskie w ogóle, tutaj Węgry się zaczęli z nimi bić. Tu jest nawet Złota Orda. No nie no, ze Złotą Ordą nie byłoby szans na wygraną. Tutaj są sultanatom ludzki, jest okej. Okay. Francja jest chyba nawet większa od Niemiec. Jestem ciekawy, czy Francja sobie, czy jest silna. No niby z Anglią wygrywają. I to bardzo, bo zajęli już im dwie prowincje nawet. Ciekawe. Praga nic nie robi, a raczej Czechy, bo nie mają dużo lordów. No okej. Okay. Dobra, czy jakoś morale podskoczyły? No, troszeczkę. Nie najlepiej, ale jednak. Dobra. No to co, to jest 460 ludzi w ogóle. 440, okej. Okay. Zapiszemy sobie gierkę. I zaczniemy tutaj... plądrowanie tego, żeby mieć jakieś hajsy. Okej, okay, teraz mam dużo ludzi, więc raczej żadni lordowie mi nie zagrożą. Oj, pięknie, pięknie. 4,5 tysiąca płacę za oddział. To jest naprawdę duża sumka. Huta w Gdańsku. W
Poznaniu, to jeszcze czekajcie, gdzie otworzyłem hutę? We Wrocławiu, Gdańsku, Poznań. Aha, nie, i następny nie otwierałem huty, tak, już pamiętam wszystko, dobra. Wszystko pamiętam. Czyli z samych hut mamy 200, 300, 500, 550, 600, no, około 650, tak w przybliżeniu policzyć. Proszę bardzo, Kamiła Polska pomaga, osłania mnie. Pięknie, panowie, pięknie, jestem z was dumny. No, a dla mnie tylko będą łupy. Wy możecie dostać już jakieś pierdoły, ogryzki i tak dalej. Jedzonka nam się skończy za 48 godzin. Niedobrze. Niedobrze. Okej. Okay. Proszę go gonić. O nie! Uff, o fuck. Trzy aksamity, no nieźle się ta wioska rozbudowała. Widzieliście? Król mnie zaczął gonić. Aż normalnie... gorąco mi się zrobiło. Wow, szczęście. Okej. Okay. Pierdziele to, wezmę troszeczkę więcej jedzenia. O. Wow, no to się mogło źle skończyć, bo tu oni jakąś kampanię wojenną zwołali. Patrzcie, jeszcze sporo tej lordów mają. Wojna w końcu na otwartym terenie, panowie! Idę tutaj, bo tutaj jest troszeczkę... troszeczkę bardziej wyrównana walka. Albo tu. Tu będzie bardzo wyrównana walka. O, tutaj chcę zobaczyć, tylko sobie gierkę zapiszę. Bo ja widziałem ja w ogóle widziałem, jak zagraniczni youtuberzy nagrywali tą modyfikację i oni mieli takie piękne akcje, mogli wykorzystać. Było na przykład, że większość youtuberów się dołącza do Anglii, widziałem. Do tych krajów muzułmańskich się sporo dołączyło i też sporo lordów się dołącza do Złotej Ordy. I oglądałem jakiegoś gościa, który się dołączył do Złotej Ordy i było ludzi właśnie ze Złotej Ordy, po ich stronie było chyba 234 ludzi. Ten gościu miał chyba 150 ileś jednostek. I wrogów właśnie było około 340. I po boku była właśnie druga grupa, gdzie bili się właśnie kolejna grupa Złotej Ordy, gdzie miała przewagę chyba 600 ludzi do 100 i on poszedł w ogóle na odcinku walczyć tam, gdzie było 600 ludzi. No to po prostu, a już tej drugiej bitwy nie nagrał. No to normalnie, jak to zobaczyłem, to sobie pierdykłem takiego facepalma, że nie wiem. Dlaczego ludzie, przynajmniej ci zagraniczni, nie prowadzą w miarę wyrównanych walk? Przecież to się wtedy najlepiej ogląda na odcinku. God damn it, musiałem się wyżalić, bo to jest normalnie nie do pomyślenia. O, a tutaj... No, tutaj przynajmniej w miarę będzie fajna akcja się działa, a nie, kurde, pierdzielenie. Tylko zgaduję, że ten gościu się nie będzie słuchał, no nie? Panie książę Talbar. Zgaduję, że ty będziesz szedł swoją drogą. God damn it. No cóż, to najwyżej zginie ci połowa oddziału. Ja tutaj moimi jednostkami pójdę od boku. O, on niech uderzy od frontu, a my od boku zatkujemy. Będzie najrozsądniej. Jak jest wróg ustawiony? No, jest ich tutaj strasznie dużo. To będzie ciekawe, zobaczymy, czy wygramy. Powinniśmy wygrać, bo mam tutaj sporo jednostek jednak wyszkolonych, jeżeli chodzi o rycerzy. Więc nie powinno być aż tak źle. Ja tutaj ich oflankuję troszeczkę i z dwóch stron ich zaatakujemy. I to będzie piękne. Będzie piękna akcja. U nas sojusznik trąbi. Jakieś rozkazy wydaje. O, proszę bardzo, my sobie podjedziemy tutaj na te niziny. No mój Boże, okej. Okay. No okej. Okay. Panowie, czemu moi... Proszę się słuchajcie rozkazów Weissera, bo jak nie, to chłosta będzie, god damn it. A jeszcze to. No, morale muszą być. A miałem zmienić herb. Boże, już zapomniałem o tym właśnie, GG. GG. Okej, no. W sumie piechota może tam być. Tutaj mi tutaj głównie zależy na kawalerii, żeby oflankować. No, nawet ma kilka jednostek rycerskich. No, tutaj można fajnie ich ostrzelać. Ale fajnie zrobił, patrzcie, najpierw wjechał piechotą i teraz kawalerią wjeżdża nasz sojusznik. I od boku, panowie. Od boku! Lecimy! No i proszę bardzo, piękny atak, no GG. I łuczników ścinamy. Pięknie.
No, no i takie akcje można robić, a nie, kurde. Ludzie atakują. Nie. Szkoda szczępić ryje. Okej. O, chciał się zablokować, lecz... Nie w tym kierunku! Niczym Weiser! Który nie umie się bronić ręcznie. O, fuck. Okej. W ogóle muszę sobie kupić lepszą tarczę, bo ta moja tarcza jest bardzo słaba. No i chroni tylko przed kilkoma ciosami, się rozpada, więc kupimy sobie też lepszą tarczę. No ale to teraz będę mógł sobie pozwolić na zakupienie lepszych tarcz i tak dalej, bo... Mam dużo pieniążków, więc jest okej. Aha, wsparcie nadeszło. No i takie bitki są epickie, no w końcu, no. Nareszcie. Okej. Bęk. Haha! Motherfucker! Motherfucker. Okej, czy ja go zabijałem? Zabijałem w końcu. Co to był? To był konny arystokrata. Okej, tutaj już prawie wcale kolery nie mają. O mój Boże, moi tak głupio wjechali w środek w ogóle tych oszczepników, że aż mi się smutno zrobiło, wybaczcie. Kurde, pierdzielone tarcze. What? Okej. Ewidentnie, kiedy nasza postać próbuje strzelić z konia, dostaje ataku padaczki i nie trafia nawet w cel z 2 metrów, więc GG. Okej, dobra, spróbuję jak najwięcej teraz powybijać tutaj, bo chcę szybko wybić kolejny level. Wszystkie te jednostki są dość słabo wylevelowane i mało doświadczenia dostaje za nie. Patrzcie, jak się wycofują pomału do tyłu. Ale zarąbiście to wygląda. Holy shit. Zarąbiste. Okej, jestem terapii chociażem. Ci się po bokach leją, ja tutaj. Kurde, ludziska. No i to jest akcja. Patrzcie, wycofują się przed naszym naporem. Zarąbiste. Epicka bitka. No. Nareszcie coś fajnego się dzieje. No fuck. Obrywam. Szczęście, mam dość porządną zbroję, więc jest okej. Oni mają większy dystans ode mnie, więc to jest problem. Okej, rzeźnik Weiser wkracza do akcji. Nie ma, zmiłuj się. Dobra, wspomagam moich, jak tylko się da. Ha, wywaliłem cię. Nubie. Teraz kiń, pięknie. No i ucznicy wkroczyli do akcji. To jest fajne tutaj też, jak komputer wydaje rozkazy. Bardzo w miarę okej w porównaniu do innych modyfikacji. Okej. No, pięknie, pięknie. No i to bitka jest fajna. Miarę wyrównana, troszeczkę akcji tu było. Dobra, tu jakiś niedobitek próbuje uciec? Nie, walczy. Namyślił się do walki. Okej. Tu jeszcze spora grupa została. I dość dobrze wybijają moich ludzi, więc nie, tak być nie może. Okej, wybijam tylu, ile tylko mogę. Nie wiem, czy level dostałem, bo nie patrzyłem. A czemu ja tarczę schowałem, się pytam? O, utrzymał się na nogach, doświadczona jednostka. Patrzcie, utrzymuje się! Okej, dobra. To było piękne. No niestety mój koń teraz będzie kulawy, oczywiście, bo jest słaby. Ja już chcę mieć rycerskiego kunia. Okej, no jakie straty mamy? Nawet spore straty. Muszę sobie wziąć medyka. Okej, a czemu mi to mówisz? Dlaczego mi to powiedziałeś? Okej, widzicie, jak on wyszacował? On ma komputer w głowie. Ten książę. Okej, oczywiście biorę wszystkich mięśniów, bo dolar musi się zgadzać. Bandytów nie. Dobra. No i teraz zejdziemy do miasta i sprzedamy te rzeczy. Okej, no już tutaj nie będzie takich wyrównanych bitek, ale to nic. W kolejnym odcinku dokończymy nasze arcydzieło, czyli tutaj wspomożemy naszych ludzi, tu już będą takie łatwiejsze bitki, spokojniejsze. No i prawdopodobnie będziemy oblegać ten zamek ostatni, więc nic jak tylko się cieszyć. Więc cóż, ja tutaj podziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam oczywiście do udostępniania, komentowania, lajkowania. No i cóż, dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku Motomblade'a. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!